To jest program Dzień za Dniem na 107 FM, a my dzisiaj w Kutnie mamy gościa specjalnego, gościa nieco tajemniczego, a właściwie kobieta jest naszym gościem specjalnym, mógłbym powiedzieć gościową nawet. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Melisa Darwood, zgadza się? Zgadza się. Jesteś powieściopisarką. I powiedz mi, skąd się u nas wzięłaś w Kutnie, bo chyba pierwszy raz mamy ze sobą, mówiąc potocznie, do czynienia. Tak, no ja ogólnie, jak słychać, jestem Polką. Dodatkowo oprócz tego, że mieszkam w Polsce, to mieszkam w województwie łódzkim. Stąd moja wizyta między innymi w Kutnie. Miło nam niezmiernie. Doszły mnie słuchy, że prowadzicie różne fajne audycje. Jesteście znanym radiem w Kutnie, więc się zjawiłam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo nam miło. Od jak dawna masz już do czynienia z literaturą? Od kiedy piszesz? Znaczy piszę, tak w sumie zaczęłam od pisania dla siebie, od pisania pamiętników, miałam kilkanaście lat. Ogólnie przygoda z czytaniem się zaczęła, jak miałam 13-14 lat, od Jerzycjady, Małgorzaty Musierowicz. I lubimy do dzisiaj. No, ona do dzisiaj wydaje. Tak jest. To jest fenomen. Zaczęło się od takiej literatury właśnie młodzieżowej, ja też między innymi pisałam wtedy pamiętniki, tylko te pamiętniki to nie były takie czysto realistyczne, tylko ja zawsze wplatałam tam jakieś swoje fantazje, opisy snów, tak więc były to bardziej fikcja połączona z pamiętnikiem. W sumie te pamiętniki to się ciągnęły aż od szkoły podstawowej, później przez liceum, studia. I tak naprawdę dopiero później, jak byłam dorosła i pojawiła się literatura młodzieżowa na rynku, to postanowiłam wziąć w rękę te moje pamiętniki, spisać i zamienić je na akcję fabularną. Fajnie to brzmi. W jakich gatunkach się ta akcja fabularna u ciebie zawiera? Znaczy, zaczęło się od literatury młodzieżowej z wątkiem fantasy. Wtedy, jak zaczęłam spisywać te pamiętniki w formie powieści. Na topie był Zmierzch i tak naprawdę wiele osób porównuje tą moją pierwszą powieść do Zmierzchu, bo tak naprawdę jest ona osadzona w realiach. Bohaterką jest młoda dziewczyna, maturzystka, która poznaje tajemniczego Gabriela, który posiada pewne zdolności nadprzyrodzone. No i między nimi tworzy się gorący romans, to jest jej pierwsza miłość. I w sumie ten romans towarzyszył mi od początku i pomimo tego, że później były kolejne powieści młodzieżowe, to później się to przerodziło w literaturę dla dorosłych. Napisałam między innymi dwa erotyki pod tytułem Gordian. Teraz za dwa dni będzie miała premierę moja książka Niezdobyta, która jest również romansem, takim dosyć gorącym, ale mniej gorącym niż Gordian. No to myślę, że do najnowszej książki i do pozostałych tytułów za chwileczkę wrócimy. Teraz przerwa na kolejne kultowe przeboje na 107 FM. I wracamy do naszej rozmowy w paśmie Dzień za Dniem na 107 FM. Melisa Darwood w studiu. Witaj jeszcze raz. Witaj. Wracamy do premiery twojej książki, która będzie miała miejsce jutro. Powiedz mi, cóż to takiego? Bo romans, mniej może w nim erotyka, więcej romansu. Trąciłam się od razu, bo mówisz, że mniej erotyka, no bo w pierwszym tomie rzeczywiście jest tej erotyki mniej, bo główni bohaterowie się poznają i ta chemia jest widoczna tak naprawdę od pierwszych stron, ale tutaj jak ta relacja się rozwija bardzo powoli. Główną bohaterką jest Julka i tutaj książka jest pisana właśnie z jej punktu widzenia, jest narracja pierwszoosobowa. I ona jest dziennikarką i jej zadaniem, jej redaktorka stawia przed nią takie zadanie, ponieważ gazeta, w której pracuje, podupada, żeby napisać na jakiś chwytliwy temat. Tak naprawdę Julka zbiera materiały i okazuje się, że jednym z chwytliwych tematów są w tym momencie himalaiści, wyprawy górskie, wysokogórskie zwłaszcza. W rezultacie swoich poszukiwań napotyka na Jeremiego Janssona, który jest bardzo ekscentrycznym mężczyzną, samotnikiem, który wyrusza na większość wypraw solo, tylko z szerpami albo chapsami. On stawia sobie za cel zdobyć zimą K2, a jak wiadomo, K2 jeszcze zimą nikt nie zdobył, więc jest to dla niej ogromne wyzwanie, żeby napisać o nim książkę, tylko że Jansson nie chce, żeby pisać o nim książki. Jest dosyć skryty, ale ona nie daje za wygraną, jest dosyć uparta. Tak naprawdę, mimo takiej początkowej niechęci Janssona do niej, wkrótce on ulega, też ma swoje powody, dla których ulega i sprawia, że Julka czuje do niego miętę, ale przede wszystkim ona musi się przygotować, ponieważ redaktorka stawia jej za zadanie dotrzeć do bazy pod K2, a Julka jest, jakby powiedzieć, delikatnie mało sprawna fizycznie, ogólnie nienawidzi zimna, więc będzie bardzo zabawnie na coś pewno. Coś za coś, tak? Będzie sztuka zabawnie. Wymaga poświęceń przede wszystkim. Zgadza się. Będzie zabawnie, bo jest to taka komedia romantyczna. Będę poruszać też tutaj w tej książce dosyć
takie istotne tematy, jak to, w jaki sposób góry pochłaniają istnienia ludzkie, jak dużo ludzie śmiecą w górach. To są takie bardziej tematy poważne, a na mniej poważnie to tutaj jest romans i jak gdyby dużo humoru. Jak ktoś lubi Bridget Jones, to podobno z tego, co już czytelnicy niektórzy dają mi znać, jest to w tym klimacie. No i z tego, co słyszałem tak gdzieś poza anteną, chyba słuchacze Radia Q będą mieli okazję przeczytać tę powieść. Tak, tak. Pierwszy tom Niezdobytej będzie tutaj do rozdania u was, jak i inne moje powieści, więc zachęcam bardzo do udziału. Tak więc zapraszam do słuchania Radia Q. Oczywiście powieści Melisy będziemy mieli w tym tygodniu dla was na antenie do wygrania. Wracamy za moment. Dzień za dniem i to nie byle jaki dzień, wtorek 10 grudnia z gościem specjalnym, z Melisą Darwood, rozmawiam o jej powieściach. Teraz chciałbym cię troszeczkę spytać o tę wielogatunkowość, w której piszesz. Poza anteną powiedziałaś mi, że jest to swoisty miks gatunków, zgadza się? Tak, zgadza się. Ponieważ oprócz tego, że piszę różne powieści z różnych gatunków, czyli począwszy od młodzieżówki, przez fantastykę, romans, erotyk, trochę też thrillera, to tak naprawdę w każdej mojej książce jest ten miks gatunkowy. Bo jeżeli mówimy o tytule chociażby Gordian, tak, który jest typowym erotykiem, napisanym z punktu widzenia mężczyzny, cała narracja jest z punktu widzenia głównego bohatera Gordiana, który jest pół Polakiem, pół Grekiem. To oprócz tego, że jest to erotyk i te sceny wszystkie erotyczne są pisane z jego punktu widzenia, to też jest dosyć mocno zarysowany wątek psychologiczny i ukazane są demony, które jak gdyby tutaj kierują Gordiana na niewłaściwe ścieżki. Popełnia on też w pewnym momencie swojego życia zbrodnię i próbuje sobie z nią poradzić. No i jest to też romans, ponieważ Gordian poznaje kobietę, dziewczynę, która jest jego przybraną siostrą, czyli jest córką męża jego matki, więc no, nie są spokrewnieni, ale jak gdyby tutaj no, relacje są bliskie, on ją poznaje dopiero po jakimś czasie. No i traci dla niej głowę, ale ona jest twarda babka. No, w ogóle Gordian jest też trenerem Krav Magi. Ona trenuje kickboxing, więc wiele razy są różne tam potyczki, nie tylko słowne, ale już też siłowe, siła, próba sił fizycznych i nie tylko. No i tak naprawdę Gordian ma za zadanie, ubzdurał sobie, że zdobędzie Kira, ale ona staje jak gdyby twardo, nie ulega mu, ponieważ ona też ma pewną historię swoją traumatyczną, która jak gdyby jest wyjaśniona później już w drugim tomie, ponieważ Gordian jest powieścią dwutomową. Tak więc to, jeśli chodzi o powieści erotyczne, jeśli ktoś z Państwa czytał 365 dni Blanki Lipińskiej, ja myślę, że są na to spore szanse, no to to jest takie, Blanka to jest takie mizianie piórkiem po pupie w porównaniu do Gordiana, jak dla mnie, bo tutaj jak gdyby no jest mocny, wulgarny język. Gordian jest wulgarnym mężczyzną, to też się wyjaśnia dlaczego. Jest inteligentny, bo jest studentem inżynierii, natomiast no, jest bardzo charyzmatyczny i bierze to, co chce. Wiele jak gdyby tutaj czytelniczek, spodziewając się lekkiego, miłego romansu ze scenami erotycznymi, no tutaj wymięka raczej. Jeżeli ktoś ma silne nerwy, jeżeli ktoś chce poznać psychikę mężczyzny, to ten Gordian jest odpowiedni. A miałem o to nie pytać, bo tak mówię, jeszcze nie 22 i daleko nam do 22, ja tutaj takie tematy mamy bardzo fajne, ale skoro już jesteśmy przy powieściach z gatunku chociażby no, erotyków i romansów, powiedz mi, czy łatwo jest tobie jako kobiecie, tak, opisywać wydarzenia z perspektywy mężczyzny? Czy łatwo to zrobić i wczuć się w męską rolę poniekąd, no, opisując świat i wszystko, co w tym świecie następuje? Mhm. Znaczy, no, nie jest to jakieś proste zadanie, natomiast ja jestem bardzo empatyczną osobą i potrafię się wczuć, zresztą to widać też po innych moich książkach, gdzie są pisane z perspektywy na przykład nastolatek, no nastolatką też już nie jestem, a mimo to potrafię się jak gdyby to tutaj wczuć w tą rolę. Natomiast ja do każdej książki robię naprawdę dogłębny research. I nawet jeżeli jest to fantastyka, gdzie są zaświaty, tak, gdzie są jakieś inne krainy, to zawsze jest jakiś research związany z psychiką bohaterów. I akurat tutaj przy Gordianie, nie chcę tutaj spoilerować za bardzo, ale okazuje się w pewnym momencie, no, że te wszystkie jego jak gdyby podboje erotyczne, no, wiążą się z tym, że on jest uzależniony od seksu i ja pokazuję, jakie są przyczyny tego uzależnienia od seksu. I tutaj już wchodzimy jak gdyby w psychologię.
i bardzo dużo czasu poświęciłam zarówno na literaturę, jak i na filmy, w których pojawia się motyw właśnie uzależnienia od seksu. I motyw ten, który dotyczy mężczyzny, tak? Bo inaczej przebiega to u mężczyzny, a inaczej u kobiety. Tak więc, tak jak powiedziałam, staram się robić research, wczuć się i czasami spędzam z bohaterami po kilka dobrych miesięcy i nawet później mi jest ciężko się z nimi rozstać. No ale w pewnym momencie trzeba, tak, żeby iść dalej. Rozstajemy się z wami w takim razie na chwileczkę. Za chwilę jeszcze do rozmowy wrócimy. To jest Dzień za Dniem na 107 FM i ja rozmawiam z Melissą Darwood. Rozgadujemy się dzisiaj mocno i intensywnie, literacko. Melissa Darwood w studiu. Rozmawiamy o powieściach z różnych gatunków. Powiedz mi, jaki masz kontakt z młodzieżą? Bo piszesz dla młodzieży. Jak cię odbierają, czy przepadają za twoimi powieściami? Jakie ty masz do nich podejście? Co nastolatki mówią o twojej twórczości? Znaczy, wydaje mi się, że mam bardzo dobry kontakt z młodzieżą, bo w ogóle sama jestem z wykształcenia pedagogiem i miałam ten kontakt z młodzieżą już dawno temu. Stąd między innymi tutaj zagraniczny pseudonim, ponieważ jak wydawałam książkę, to dowiedziałam się od wielu moich uczniów, że im się kojarzy polski powieściopisarz z lekturami szkolnymi, za którymi naprawdę nie przepadają, więc ja gdyby nie chciałam tutaj zniechęcać młodzieży do przeczytania moich książek, więc ten zagraniczny pseudonim. I jeśli chodzi o moją literaturę, to tak naprawdę jak wydawałam Laristę, czyli swoją debiutancką powieść w 2013 roku, to moimi czytelniczkami były właśnie takie 13-latki, 14-latki, 15-latki. I te czytelniczki, to jest niesamowite, rosną po prostu z moimi książkami. I już teraz, no po tych, ilu tu, sześciu latach, one, niektóre z nich już mogą czytać Gordiana, który jest przeznaczony dla czytelników pełnoletnich. Tak więc zyskuję jak gdyby, no, stare moje kochane czytelniczki zostają cały czas ze mną i dla nich tworzę nowe książki, ale pojawiają się też nowe nastolatki, które sięgają po właśnie tą młodzieżówkę z wątkiem fantastycznym. A fantazy, gatunek fantazy, jest ci bardzo bliski? Dobrze się czujesz pisząc fantastykę? To znaczy, ja może tutaj sprostuję, że te moje książki, one posiadają wątek fantazy, ale to nie jest taki wątek fantastyczny jak, no, nie wiem, w Grze o Tron czy w Wiedźminie, że są smoki, tak, czary. Wiedźmin szczególnie mi bliski. No, więc no tutaj mnie najbliższe w Wiedźminie jest Romas Gerarda. I Yennefer. No właśnie. Ewentualnie Triss, zależy też, że tak powiem, kogo się bardziej lubi, tak, którą z czarodziejek. Na pewno w moich książkach nie ma takiej typowej fantastyki, tak jak wspomniałam, lecz można się pokusić o stwierdzenie, że kreuje jakieś światy. Na przykład w powieści Tryon kreuje zaświaty, ale tutaj się głównie koncentruje też na bohaterce, która cierpi na osobowość wieloraką. Jak gdyby tutaj już ten wątek jest typowo realistyczny, bo jest to jak gdyby no schorzenie, które występuje autentycznie. I ona przez to, że traci jak gdyby kontakt z rzeczywistością, bo pojawiają się kolejne jej osobowości, nie wie w pewnym momencie, że popełniła zbrodnię i umarła i trafia w zaświaty. I tam w zaświatach ma być sądzona za zbrodnię, której tak naprawdę nie pamięta, a którą podobno popełniła. Więc tutaj mamy taką plątaninę wątków realistycznych z fantastyką, tak samo w Luonto, gdzie mamy, gdzie bohaterka tak naprawdę przemieszcza się między rzeczywistością, tutaj światem realnym, i trafia do osady Luonto, w której spotyka tak zwanych homanili, czyli ludzi, którzy pod wpływem silnych emocji zamieniają się w zwierzęta, tak? W innej z mojej powieści, na przykład Pryncypium, wszystko dzieje się w rzeczywistości osadzonej. Jest dziewczyna, która studiuje weterynarię, jest mężczyzna, który ma własną firmę, no tylko ten mężczyzna posiada pewien dar, takie zdolności nadprzyrodzone, które jak gdyby tutaj wprowadzają taki smaczek fantastyczny, tak? Więc tej fantastyki w moich książkach jest różnie, raz więcej, raz mniej. No w niektórych w ogóle nie ma, tak jak w Niezdobytej, tak? Czy w Gordianie. Niektórym się w Gordianie po pierwszym tomie może wydawać, że pójdę fantastykę, ale tutaj czeka na nich niespodzianka. Tak więc tak to wygląda. No to w takim razie jeszcze kilka słów podsumowania za chwileczkę na 107 FM. Teraz niech zabrzmią kultowe przeboje w Radiu Q. To jeszcze raz my, Melissa, Edwin, meldujemy się. To może, myślę, zaciekawić i czytelników, i słuchaczy, ile czasu musi minąć orientacyjnie od skończenia twojej powieści do momentu jej premiery? No to jest bardzo różnie. Mi kiedyś ktoś powiedział, jak wydałam mój debiut, że trafiłam w totolotka.
bo to były jeszcze takie czasy, kiedy nie było tak zwanych vanity wydawnictw, które wydają książki za pieniądze autora. I szukałam wówczas wydawnictwa, które wyda książkę własnym sumptem, które zapłaci mi zaliczkę i będzie promować książkę. I wtedy było tak, że ja napisałam tą książkę i chyba przez 3 czy 4 miesiące wysyłałam do wydawnictw, aż w końcu odezwało się do mnie wydawnictwo Zielona Sowa, które jest dosyć prestiżowym wydawnictwem, jeśli chodzi o literaturę młodzieżową. No i ja byłam bardzo wtedy przeszczęśliwa i wszyscy mi mówili, że to tak szybko poszło i w ogóle no, wygrałaś w Totka, tak jak wspomniałam. No i później po tym debiucie, który był dosyć no, takim sporym, myślę, sukcesem jak na debiut, bo się sprzedało 5000 egzemplarzy i to jest, jak na debiut, to jest podobno nieźle. No szukałam wydawcy dla mojej drugiej powieści Pryncypium, która no już tutaj jest dla starszych czytelników i jest fantastyka. No i przyznam, że miałam ogromny kłopot, ponieważ no tutaj jest ten właśnie miks gatunkowy i w końcu się, ponieważ miałam tych swoich już czytelników w Polariście, w końcu się zdenerwowałam i postanowiłam sama opublikować za darmo dostępnego e-booka w sieci. I było tak dużo pozytywnych ocen na takim znanym portalu dla czytelników Lubimy Czytać, że w końcu się jeden z wydawców decydował na wydanie książki, więc jest książka w wersji papierowej. Dodatkowo Pryncypium jest też dostępne w audiobooku ostatnio, tak więc pełnia szczęścia. I tak muszę przyznać, że z każdą kolejną książką tego wydawcę było mi coraz łatwiej pozyskać. Więc no ja średnio piszę książkę 3-4 miesiące, w zależności od tego, ile tam potrzeba czasu na research. No i w tym momencie jest raczej tak, że to już wydawca odpowiada w przeciągu czasami tego samego dnia, czasami w przeciągu tygodnia. Niektórzy wydawcy sami do mnie piszą z zapytaniem, czy miałabym coś dla nich do wydania, więc no myślę, że to już jestem na tym etapie, że ta frustracja związana z poszukiwaniem wydawców już mnie nie spotka i no i życzę każdemu, kto pisze i kto chciałby wydać książkę, żeby walczył o swoje, bo marzenia trzeba spełniać i wierzyć w siebie i się nie poddawać. No i ta nieustająca walka cały czas trwa. Powiedz mi jakieś plany na przyszłość, zapowiedzi wydawnicze, czego się możemy jeszcze w tym roku może od ciebie spodziewać? To znaczy no na pewno w marcu, tylko jeszcze nie wiem, czy na początku, czy pod koniec marca ukaże się moja kolejna powieść, gdzie główną bohaterką jest 17-letnia dziewczyna. No i ona ma bardzo duże kłopoty zdrowotne i ta książka porusza bardzo ważną tematykę. Wydawcą w ogóle jest bardzo poważany wydawca, Media Rodzina, który między innymi wydał u nas Harry'ego Pottera, czy Igrzyska Śmierci, czy opowieści z Narni. No i ta książka jest też wątek romantyczny, taki dosyć istotny, ponieważ główny tutaj bohater, który jest przyjacielem głównej bohaterki, jest mulatem, więc mamy tutaj wątek też rasizmu w polskiej szkole. Mamy wątek cierpienia psychicznego dziewczyny. Mamy wątek tak naprawdę życia, jakie toczą youtuberzy, ale może nie do końca tutaj główna bohaterka jest youtuberką, po prostu zakłada kanał na YouTubie i chce pozyskać jak najwięcej subskrybentów, aby wyjawić pewną tajemnicę. I tytuł w ogóle jest książki Schizis i ona jest taka właśnie... Schizowa trochę? Schizowa i jest bardzo, nie trochę, tylko bardzo schizowa. Jest bardzo nietypowa i bardzo jest dużo tak zwanych plot twistów, czyli zmiany akcji. I no myślę, że ci, którzy mają jakieś wymagania odnośnie literatury, że ma być szybko, że ma być akcja, że ma być nieoczekiwanie, to będą usatysfakcjonowani. No to w takim razie przygotujcie się na niezłą akcję w marcu. Przygotujcie się również na porcję książek od Radiaku, no i przede wszystkim od Melisy Darut, która dzisiaj była moim gościem i waszym gościem w radioodbiornikach. Dzięki za rozmowę. Dziękuję pięknie. No i oczywiście kolejnych sukcesów wydawniczych i prywatnych również. Dziękuję bardzo. Wam również życzę dużo czytelników i samych sukcesów. No i oczywiście tak na marginesie, gdybyśmy się już nie widzieli, nie słyszeli, najlepszego na święta i na Nowy Rok. Wzajemnie dla słuchaczy również. Dzięki wielkie. Moim gościem była Melisa Darut.